Dzień dobry Państwu, Łukasz Molenda, witam Państwa bardzo serdecznie, a moim Państwa gościem jest dzisiaj Rafał Foryś z Konfederacji. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze. Panie Rafale, o co właściwie jest ta cała awantura? Zapowiadaliście na konferencji prasowej, że będziecie bronić świątyń przed protestującymi przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Okazuje się, że nikt tych świątyń w Radomiu nie atakuje. To o co właściwie ta awantura? No, panie redaktorze, no, my nie bronimy świątyń, bo nie mamy co robić z wolnym czasem. Ja może powiem, jak to było na moim przykładzie, kiedy wybrałem się na mszę w niedzielę na godzinę 18. Wybrałem się trochę wcześniej i kiedy wchodziłem do katedry, zauważyłem no, grupkę większą, bo ponad 500 osób, która zmierzała do katedry. No i po prostu się przeraziłem, bo już były donosy, że przecież w Poznaniu tam była dokonana profanacja. Więc zadzwoniłem do dwóch kolegów, dałem znać tu i ówdzie, ale no, tylko dwie osoby zdążyły przyjść, więc postanowiłem przerwać mszę i zwołałem wszystkich mężczyzn na zewnątrz, no i stanęliśmy w grupie. Zjawiła się policja, uczestnicy przemarszu złożyli swoje tam transparenty, wiadomo, no i krzyczeli, że jesteśmy psychopatami i tego typu rzeczy. Żeby było jasne, ja nie mam nic przeciwko wolności słowa, nie mam nic przeciwko protestowaniu, ponieważ sam byłem dzień wcześniej w sobotę na legalnej manifestacji na placu Defilad w Warszawie i też chciałem wyrazić swoje niezadowolenie, więc żeby było jasne, że do wolności słowa ja nic nie mam, tylko ten sposób, jakim jest wypowiadany, czyli wulgaryzmy, odnoszenie się do ludzi w sposób taki bardzo wulgarny przez osoby często niepełnoletnie, no jest trochę taki urągający, szczególnie kobietom, bo większość osób, które biorą udział w tym przemarszu, to kobiety, młode kobiety. No i myśli jeszcze... pan, że te kobiety nie mają prawa do tego, żeby użyć takiego, no nie wiem, ostrzejszego języka, czy tam nieparlamentarnego języka w momencie, kiedy no, tak mocno zostały zdenerwowane przez decyzję Trybunału? Jasne, że mają prawo. Ja nie mam nic do tego, ale jeżeli wyzywa się drugą osobę, to nagle mogą się dziać różne rzeczy. W poniedziałek wieczorem na placu Trzech Krzyży w Warszawie już poza wyzwiskami poszły w ruch butelki na obrońców świątyni, poszły w ruch jajka, jakieś inne butelki i farby. Ludzie mieli poplamione kurtki, spodnie, były urazy głowy, była karetka, a także no... to dzisiaj jest już blisko 80 świątyń w całym kraju ma zniszczone elewacje poprzez właśnie malowanie, poprzez rzucanie farbami, więc to już z wyzwisk przechodzi do rękoczynów. To zawsze tak jest. A dlaczego pańskim zdaniem akurat świątynie stały się atakiem, stały się celem ataków i czy atakują rzeczywiście te dziewczyny i rozumiem także i mężczyźni, którzy wspierają te dziewczyny protestujący, czy jest to jakiś, czy podejrzewa pan na przykład prowokację? Podejrzewam prowokację. Wydaje mi się, że tak jak w Warszawie, bo na Jasnej Górze także były prowokacje. No, na pewno w tłumie znajdują się osoby sprzymierzone czy tam związane z Antifą, a to są ludzie tacy no, totalnie bez zasad. Jak jest gdzieś zadyma, to jadą i z tego korzystają. Sam miałem rok temu przyjemność tutaj, znaczy nie przyjemność, uczestniczenia w spotkaniu z Robertem Bąkiewiczem i właśnie Antifa też wpadła do naszego pomieszczenia, rzucali race hukowe, a w pomieszczeniu dosyć mniejszym niż to studio znajdowały się osoby starsze, zaczęły padać na podłogę, mówić, że to jest jakiś zamach. Dogoniliśmy jednego z tych napastników, no i to są często ludzie no po zażyciu jakichś środków, bo bardzo jakiś dziwny od niego zapach się tam wyczuliśmy. No oczywiście policję zwołaliśmy no i zatrzymanie było, bo interwencja nasza taka społeczna. Także te osoby na pewno znajdują się w tych tłumach. Ja myślę, że dziewczyny są niewinne, szczególnie te bardzo młode, ale wyzywając i idąc w takich przemarszach, uczestnicząc w takiej, bo to jest trochę mowa nienawiści, nie oszukujmy się, no to będzie
powodowało zgrzyty. Trzeba jak najszybciej załagodzić tą sytuację. Wczoraj mi się bardzo podobała interwencja policji w Radomiu, ponieważ pod katedrą znalazły się grupy naszych kibiców z Radomia. I to już była potężna już armia zgromadzona pod katedrą. Nie wiem, co by było, jeżeli przyszłyby te młode osoby, przyszłyby dziewczyny, no i byłyby właśnie wyzwiska, może by ktoś z czymś rzucił, nie wiadomo kto. No i policja dobrze zareagowała, pokierowała ten marsz w inną stronę. Także tutaj bardzo ładnie się zachowali. Z tego, co się orientuję, to także i organizatorzy tego marszu, bo rozmawiałem z takimi, starali się omijać katedrę, żeby właśnie nie dokonywać żadnej prowokacji, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że ktoś zachowa się gorzej i przejdzie do jakichś rękoczynów. Skąd ta agresja się wzięła w ogóle? No, agresja w tych przemarszach teraz. No, rozumiem, że z jednej i z drugiej strony ona występuje, bo jest wściekłość i te emocje są autentyczne, ale zastanawiam się, czy to jest tak, że to jest autentyczna agresja i złość, czy nie padamy wszyscy ofiarą jakiejś manipulacji? Wydaje mi się, że padamy ofiarą manipulacji. Jesteśmy statystami w jakiejś gierce. Tak naprawdę po cichu jest wprowadzony stan wojenny. Nie boję się użyć tych słów. Tylko jest to bardziej przemyślane niż to robili w latach 80. Wtedy po prostu pan Jaruzelski ogłosił, że jest stan wojenny. Teraz to jest wprowadzane małymi kroczkami. Nikt o tym nie mówi głośno. Trzeba naprawdę jak najszybciej załagodzić, pojednać tych ludzi, pojednać nas tutaj. Ja z nikim, broń Boże, nie chcę się tutaj bić, kłócić, szarpać, no bo to nie do tego zmierza. No dlaczego mamy robić to w czasie rzekomej pandemii, upadku gospodarki, zapaści służby zdrowia? No musimy teraz wszystko zrobić, żeby wyjść z tego dołka. Nie możemy się dać pokłócić, nie możemy się dać poróżnić. A czy jakie jest w ogóle stanowisko Konfederacji w kwestii aborcji? Bo Artur Dziambor, jeden z liderów Konfederacji, powiedział, że nie wyobraża sobie całkowitego zakazu aborcji. Jakie jest państwa ostatecznie stanowisko? No, ja powiem, bo ja reprezentuję środowisko Grzegorza Brauna, Konfederacji Korony Polskiej. My jesteśmy za życiem, zawsze będziemy za życiem. Więc tutaj bronimy jak najbardziej. Każdy w Konfederacji ma jakieś tam swoje zdanie. Przecież nie bronimy z wolności wypowiadania się. Ja od siebie mogę powiedzieć, że ja jestem za życiem i będę za życiem. A jeżeli, bo tutaj też trzeba trochę mówić, co zostało w tym Trybunale powiedziane, ponieważ tam nie ma zakazu aborcji w przypadku gwałtu, nie ma zakazu aborcji w przypadku, kiedy życie matki jest zagrożone, także nie ma zakazu robienia badań prenatalnych. Więc to jest naprawdę, to jest, na całą Polskę jest tak dużo tych strajków, tych przemarszów, a trzeba też trochę poznać i żeby te kobiety też strajkujące poznały treść tego orzeczenia. No tak, ale to orzeczenie każe im rodzić dzieci, które w zasadzie nie przeżyją samodzielnie. Będą, od razu umrą albo w ciągu kilkunastu godzin czy kilku dni umrą w straszliwych cierpieniach. Mhm. Tylko 13% ankietowanych popiera to postanowienie Trybunału. Po co Trybunał zajmował się tym w tym momencie? To jest ciekawe pytanie właśnie. Moment jest bardzo, bardzo niekorzystny. Tu powinniśmy się zajmować naprawdę, pielęgnować inne strefy typu właśnie gospodarka, żeby ten kraj już totalnie nie popadł w recesję, ale jeżeli już ta uchwała poszła, no to tak jak mówię, no życie jest najważniejsze. Bez życia nie będzie następnego życia. A też można, bo kwestia jest wyboru. Kobiety się bardzo buntują, ponieważ nie mają wyboru. A ja uważam, że kobiety mają bardzo duży wybór, ponieważ jeżeli cofniemy się i jest jakiś zamysł, żeby współżyć, mieć jakieś plany, no to kobieta ma bardzo dużo wyborów. Może przecież się zabezpieczać partner, może się zabezpieczać partnerka i możemy uniknąć takiej sytuacji. A jeżeli już jest to życie w kobiecie, no to jest życie jednak. Jaka jest różnica między, dajmy na to, mamy dwuletnie dziecko, które jest po gwałcie, które jest niepełnosprawne, no i czy możemy zabić to dziecko?
Możemy, No, pójdziemy do taka jest więzienia. decyzja, że to dziecko jest w stanie przeżyć, a dziecko, o którym mówimy, przede wszystkim mówimy o tych wadach, które uniemożliwiają życie. Ale już nie chcę wchodzić w szczegóły tutaj związane z aborcją, bo można byłoby pięć takich programów przegadać. Tak. Mówił pan, dosyć dobrze oceniał pan działanie radomskich służb, radomskiej policji. Czy codziennie tak jest, że policja radomska stanęła na wysokości zadania? Bo z tego, co słyszę od organizatorek protestów, to także chwalą policjantów. Coś ucięło. Bezpieczeństwo i wszystko odbywa się jak należy. I czy to jest odosobniony przypadek w Radomiu, czy macie państwo także takie sygnały, że w całym kraju też policja dobrze funkcjonuje? Bo różnie z tym, z tego co wiem, bywa. Różnie bywa, różnie bywa. Ja mam dosyć dobre porównanie, jeżeli mogę przytoczyć manifestację tą, na której byłem w sobotę. Tu w Radomiu jest ok, tu naprawdę nie ma się do czego przyczepić, jest rozmowa, jest merytoryczna rozmowa, przede wszystkim nie ma jakichś wyskoków, ale na przykład nie rozumiem sytuacji sobotniej, ponieważ my mieliśmy bardzo pokojową manifestację, z czego, bo organizatorem była Justyna Sochasz, a każdy, kto wie, kto to jest Justyna Socha, wie, że manifestacje pani Justyny są bardzo pokojowe, tam nigdy nic się nie działo, po czym w sobotę, po niedługim czasie została ta manifestacja nasza legalna, pokojowa, rozwiązana. My zostaliśmy otoczeni w kordonie policji, w kordonie samochodów policyjnych. Nikt nie mógł się wydostać. Był pan pod sceną, który dostał podwójny atak epilepsji. Karetka jechała 40 godzin, 40 minut, przepraszam, po czym nie mogła tak za bardzo wjechać. Dobrze był poseł Brown, bo część ludzi udało się jakby wypuścić z tego kordonu, choć też nie było to łatwe. I tutaj właśnie nie rozumiem tego. 270 osób zostało na 24 godziny przetrzymywanych w celach. Dużo moich kolegów. Jest to też jakieś przeżycie, bo rodzina przeżywa, sami ci uczestnicy przeżywali, ponieważ to miała być manifestacja pokojowa, tam mieli występować artyści. Była ładna pogoda, polska jesień, a po prostu to się skończyło no, katastrofalnie. No i tak porównując do radomskiej policji, tutaj jest jak najbardziej okej. Okay. Ale wiem, że na placu Trzech Krzyży było za mało policjantów, tam prawdopodobnie były te prowokacje, bo nie wierzę, że kobiety rzucały butelkami po tak zwanych małpkach. W ludzi, więc myślę, że tam powinna być większa ilość policjantów porównywalna do tej z soboty, z tej naszej manifestacji. I podobnie na Jasnej Górze. W poniedziałek też było dosyć ostro. Wiem, że była nawet chyba wymiana jakaś tam fizyczna ciosów. No. Więc... Mhm. Chciałem teraz zmienić temat na chwilę, tak. Mianowicie porozmawiać o tym, co dzieje się w samym Sejmie, a mianowicie o projektach pierwszym likwidacji ulgi abolicyjnej i drugim, na mocy którego spółki komandytowe zapłacą podatek dochodowy. Dlaczego wam się to tak nie podoba? No ponieważ obiecali nam rządzący, że nie będą podwyższać podatków, a tutaj mieliśmy przecież do czynienia jeszcze wcześniej z podatkiem, z podwyższeniem podatku cukrowego. Teraz mamy ulgę abolicyjną, która zostanie zlikwidowana, za czym idzie tak naprawdę wyludnianie. Ludzie, którzy pracują za granicą, będą pozbywać się tych paszportów naszych polskich, żeby nie płacić tych podatków. Czemu obywatel polski, który jest zarany, który po prostu wyjechał do kraju sąsiedniego i tam ciężko pracuje i zarabia, czemu mam płacić za swoją pracę tu i tu? To jest trochę takie, szczególnie w czasach, gdzie ludzie tracą pracę. Przecież wiemy, jak jest, że teraz i gastronomia będzie tak naprawdę likwidowana. Jest przecież bardzo dużo branży, które zostały przez ten... Bo tak naprawdę lockdown już jest wprowadzony, zostały zlikwidowane. No. Czekamy na branżę beauty, czyli zamknięcie fryzjerów. To pewnie na dniach się też okaże. Czy spodziewa się pan właśnie całkowitego lockdownu, czy może tym razem będziemy mieli stan wyjątkowy? To jest wszystko wprowadzane takimi małymi krokami, no ponieważ pamiętamy, jak było na wyborach. Pan Morawiecki już chwalił się do kamer, że nie ma żadnej epidemii, że już przegoniliśmy, wygraliśmy, jest już ekstra i nie będzie żadnych lockdownów, więc ten lockdown sam z siebie po prostu powstanie. Już jest lockdown. Przecież branża gastronomiczna strajkuje. Oni nie dadzą rady wyżyć tylko z zamawianych posiłków.
i na dowód, ponieważ to jest 1/10 chyba całego wpływu do firmy. Więc nie oszukujmy się, ale już mamy lockdown. Szkoły są pozamykane, przedszkola są pozamykane. Także No tutaj. tak, no epidemia rządzi się swoimi prawami, a rząd zapowiada, że będzie pomagał. Będzie pomagał. No wczoraj przegłosowali w nocy ustawę antykowidową i tam na przykład jest zawarta w tej ustawie taki artykuł odnośnie, jeżeli ktoś złamie restrykcje, ktoś nie będzie przestrzegał restrykcji, może, tu jeżeli chodzi o firmy, może mu państwo zabrać dotację tą z tarczy antykryzysowej z tego pierwszego lockdownu. Więc tutaj to jest wręcz taka jakby groźba i wręcz zapewnienie, że nie dostanie przedsiębiorca na pewno następnej tarczy, skoro już jest powiedziane, że chcą mu zabrać tą tarczę wcześniejszą. Więc pieniędzy na pewno nie będzie dla przedsiębiorców. Ja uważam, że będzie bardzo duża recesja i ciężko będzie powstać. Tym bardziej jeszcze wracając do poprzedniego tematu, nie możemy się kłócić, nie, musimy się jednoczyć, musimy być twardzi po prostu, nie możemy ulegać emocjom. I to jest taki mój przekaz do wszystkich ludzi, do tych strajkujących kobiet tak samo. A i rozmawiamy cały czas o lockdownie. I jeszcze chciałem powiedzieć o tej ustawie antykowidowej, bo tam jest dużo zagrożeń. Tam mają być zatrudniani lekarze, którzy nie znają się tak naprawdę na podłączeniu respiratora i tak dalej. Będą zwolnieni z ewentualnych popełnianych błędów w trakcie epidemii. To też jest No dosyć niebezpieczne. jesteśmy chyba w sytuacji tak podbramkowej, jeżeli chodzi o kadrę medyczną, że chyba nawet powiem szczerze, że mnie to nie dziwi. Ale tutaj musimy już niestety kończyć. Stawiamy kropkę. Rafał Foryś, Konfederacja, był moim Państwa Dziękuję. gościem. Dziękuję bardzo. Łukasz Molenda, do zobaczenia i usłyszenia. Dziękuję.